Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notop Strix. Zapraszam Was do recenzji obiektywu od marki Nissi. Co ciekawe, jest to pierwszy obiektyw od tego producenta. Do tej pory Nissi znane było z produkcji wysokiej jakości filtrów fotograficznych, cenionych szczególnie przez fotografów krajobrazowych. Jest to w pełni manualny, szerokokątny obiektyw dedykowany do pełnoklatkowych bezusterkowców. Zabrałem go wczoraj w góry, dosyć intensywnie przetestowałem i dzisiaj opowiem Wam, jak mi się go używało. Zapraszam do oglądania. Sobie tradycyjnie od budowy. Obiektyw wykonany jest bardzo solidnie, w pełni z metalu, waży 470 gramów, więc czuć go w ręce. Jednocześnie jest dosyć kompaktowy jak na tak szerokokątny obiektyw. Wygodnie pracuje się z nim w terenie, nie będzie on nam zajmował dużo miejsca w plecaku. Z przodu znajdziemy duży, solidny, plastikowy dekielek z taką dziurką, że można sobie jakiś sznureczek tutaj przewiesić. W zestawie też znajdziemy osłonę przeciwsłoneczną, również wykonaną z metalu. Niestety ja jej ze sobą nie zabrałem, ale musicie mi uwierzyć, że w pudełku razem z obiektywem się ona znajduje. Z przodu znajdziemy przednią soczewkę oraz gwint na filtry o mocowaniu 72 mm. Jest to ogromna zaleta tego obiektywu, ponieważ większość tak szerokich obiektywów pod pełną klatkę ma wypukłą soczewkę i nie ma mocowania standardowego do filtrów. Wtedy musimy kupować takie specjalne, drogie uchwyty, które zresztą też Nissi ma w swojej ofercie, i bardzo duże filtry, na przykład połówkowe, żeby zamontować je na nasz obiektyw. To jest dosyć uciążliwe, bo nie dość, że te filtry i uchwyty są dosyć drogie, to jeszcze ciężko potem w terenie transportować takie duże, szklane filtry połówkowe. W przypadku tego obiektywu nie będzie to żaden problem, możemy stosować standardowe filtry kołowe, polaryzacyjne bądź pełne szare lub mniejsze filtry prostokątne. Poniżej znajdziemy duży pierścień do ustawiania ostrości, chodzi on z takim bardzo przyjemnym oporem. Myślę, że tutaj z ustawianiem ostrości w przypadku tego obiektywu nie będzie żadnych większych problemów. Poniżej znajdziemy jeszcze pierścień do przysłony, ponieważ obiektyw nie ma styków, nie komunikuje się z body, więc tutaj przysłonę zmieniamy tylko na obiektywie i również ten pierścień chodzi z takim przyjemnym klikiem, wygodnie się go używa. Na obiektywie znajdziemy też wygrawerowaną skalę odległości oraz skalę głębi ostrości. W tyłu znajdziemy metalowy bagnet. Obiektyw występuje z bagnetami pod Canon R, Sony E oraz Nikon Z i co ciekawe Fujifilm X, więc również ten obiektyw można stosować z matrycami APS-C, ale wtedy nie będziemy mieli ogniskowej 15 mm, tylko będziemy mieli ogniskową 22 mm. Jeśli chodzi o budowę, to tyle. Obiektyw jest wykonany naprawdę solidnie, myślę, że do jego budowy nie można mieć żadnych większych zastrzeżeń. Niestety nie jest uszczelniany, co w terenie by się przydało, no ale w przypadku obiektywów manualnych rzadko mamy konstrukcję uszczelniane. Przechodzimy sobie teraz do użytkowania tego obiektywu. Jak widzicie, ja testowałem wersję pod Canona. Body, z którym używałem ten obiektyw, to Canon R6 i był to bardzo zgrany duet, z którym przyjemnie mi się wczoraj w górach pracowało. Zacząć chciałem od manualnego ustawiania ostrości, bo osoby mniej zaawansowane mogą się obawiać obiektywów manualnych, ale w przypadku szerokokątnych obiektywów dedykowanych do fotografii krajobrazowej naprawdę nie trzeba się martwić ustawianiem ostrości, bo w krajobrazie przymykamy mocno przysłonę, przy tak szerokokątnym obiektywie ustawiamy ostrość na nieskończoność i cały plan będzie ostry, możemy zapomnieć o tym, że mamy obiektyw manualny, po prostu fotografujemy. Ja tak wczoraj pracowałem i wszystkie zdjęcia wyszły ostre, no wyjątkiem są takie sytuacje, kiedy mamy coś blisko przedniej soczewki, no to wtedy tą ostrość manualnie trzeba sobie wyregulować, ale w większości przypadków możecie o tym zapomnieć i naprawdę nie należy się obawiać obiektywów manualnych w fotografii krajobrazowej. Jeśli już mówimy o fotografii krajobrazowej, to ten obiektyw posiada dwie ogromne zalety. Pierwsza z nich to właśnie standardowe mocowanie filtrów, o którym mówiłem Wam przed chwilą, a druga zaleta to świetna praca pod ostre światło. Obiektyw praktycznie w ogóle nie łapie blików, naprawdę trzeba się dobrze nakombinować, żeby te bliki się pojawiły, a nawet gdy one się pojawią, to są bardzo niewielkie. W większości przypadków, nawet fotografując zupełnie pod słońce albo ze słońcem w kadrze, żadnych blików nie było. Spadek kontrastu jest niewielki i obiektyw świetnie sprawdza się w fotografii pod słońce. Kolejna kwestia to tak zwane gwiazdki bądź promienie. W przypadku tego obiektywu producent zastosował 10-listkową przysłonę oraz specjalną konstrukcję, która powoduje, że te gwiazdki pojawiają się już od w pełni otwartej przysłony i wyglądają one po prostu dobrze. Postanowiłem to wczoraj sprawdzić i faktycznie fotografowałem dużo pod słońce i bardzo ładnie te gwiazdki czy promienie, jakkolwiek tego nie nazwać, wyglądały, więc faktycznie jeśli zależy Wam na takim efekcie, to również ten obiektyw świetnie się sprawdzi i po prostu jest on dobry do fotografii krajobrazowej oraz do fotografii architektury czy wnętrz. Myślę, że w tych zastosowaniach sprawdzi się świetnie. Obiektyw może ustawiać ostrość już od 20 cm, co w przypadku tak szerokiego obiektywu jest dobrym wynikiem, więc można też fajne efekty tworzyć, podchodząc blisko do jakichś obiektów i mając jeszcze dosyć szeroki plan z tyłu, jeszcze jakąś całkiem fajną głębię ostrości w przypadku w pełni otwartej przysłony. Jeśli chodzi o użytkowanie tego obiektywu, to jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to brak jakiejkolwiek komunikacji z body. Mogłyby tutaj pojawić się
styki, no bo nie mamy żadnych danych w Exifie, jeśli chodzi o przysłonę. Dodatkowo nie możemy zmieniać przysłony z poziomu body, a to czasem jest wygodniejsze, więc tutaj uważam, że już przy tej cenie powinna ta łączność się pojawić. Mam nadzieję, że w kolejnych obiektywach od Nissi już ta komunikacja w body będzie zastosowana. Jeśli chodzi o użytkowanie, to tyle. Jest to obiektyw w pełni manualny, więc tutaj nie będziemy dłużej nad tym debatować. Przechodzimy sobie teraz do Lightrooma, gdzie pokażę Wam zdjęcia, które wykonałem wczoraj w górach i tam więcej też opowiem Wam o samej jakości obrazu, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć tym obiektywem. Jesteśmy już w Lightroomie, pokażę Wam tutaj kilka surowych plików, a zdjęcia po edycji wrzucę Wam na koniec tego materiału. Na pierwszym zdjęciu widzimy schronisko pod Łapskim Szczytem, bardzo piękne miejsce w Karkonoszach, polecam Wam odwiedzić to schronisko, kiedy będziecie w tych górach. Tutaj chciałem właśnie zwrócić uwagę na pracę pod światło w tym obiektywie. Mam tutaj, jak widzicie, piękne, takie długie promienie. To, o czym mówiłem Wam wcześniej, obiektyw jest specjalnie dostosowany do robienia takiego efektu na zdjęciach. No i całkiem dobrze te promienie wyglądają już od w pełni otwartej przysłony, ale oczywiście im bardziej ją przymkniemy, tym one będą jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej atrakcyjne. Oczywiście tutaj jakieś drobne bliki się pojawiły, tutaj jeden, tutaj drugi, no ale to są naprawdę niewielkie bliki jak na tak szerokokątny obiektyw i sytuację, w której mamy słońce w kadrze wychodzące tutaj zza schroniska. W większości obiektywów szerokokątnych te bliki były dużo większe i często one się też pojawiają z tej strony. Wtedy są dosyć trudne do usunięcia, bo zazwyczaj są takie długie, a tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, więc tak jak mówiłem Wam, uważam, że ten obiektyw bardzo dobrze radzi sobie z pracą pod światło. Jeśli lubicie taki efekt promieni światła w kadrze, to jak najbardziej polecam Wam ten obiektyw. Tutaj też możemy zobaczyć, że ilość detali i szczegółów, przynajmniej w centrum kadru, jest na naprawdę dobrym poziomie. Przechodzimy sobie do kolejnego zdjęcia. Tutaj mamy już bardziej szeroki kadr. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, jak obiektyw radzi sobie z dystorsją. Tutaj ona się pojawia, ale myślę, że jak na tak szeroki obiektyw również nie jest taka dość duża. Tutaj możemy sobie ją spróbować delikatnie wykorygować. No i myślę, że tyle by wystarczyło. Że tak naprawdę ta dystorsja, jak widzicie, tutaj jest, ale jest ona stosunkowo niewielka jak na tak szerokokątny obiektyw, więc myślę, że też nie będzie to jakimś dużym problemem. Tutaj również możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ostrość w centrum kadru. Tutaj oczywiście, tak jak Wam mówiłem, ustawiłem ostrość na nieskończoność i po prostu robiłem zdjęcia i one są jak najbardziej ostre. Oczywiście tutaj na brzegach już ta ostrość delikatnie będzie nam spadać, co również przy szerokich obiektywach jest jak najbardziej normalne. Nie wiem, na jakich dokładnie przesłonach były robione te zdjęcia, bo tak jak Wam mówiłem, obiektyw nie komunikuje się z body, no a w takich warunkach górskich nie będę przy każdym zdjęciu notował, na jakiej przesłonie zostało ono zrobione, ale większość zdjęć było robionych na mocno przymkniętej przesłonie, była to zazwyczaj przesłona F11. Na kolejnym zdjęciu zobaczymy sobie, jak obiektyw radzi sobie z aberracją chromatyczną. Tutaj w takich mocno kontrastowych miejscach ona się powinna pojawić i ona tutaj jest, ale również jest bardzo, bardzo niewielka. Tutaj widać taką małą fioletową obwódkę, nawet nie wiem, czy Wy to będziecie na filmie na YouTubie widzieć, ja tutaj to na monitorze widzę, ale wystarczy kliknąć jeden przycisk w Lightroomie, tutaj mamy korektę aberracji chromatycznej i ta obwódka całkowicie znika, więc tutaj Lightroom jak najbardziej dobrze sobie radzi z korektą aberracji chromatycznej w tym obiektywie i nie ma z tym żadnego problemu, więc również tą wadą bym się tutaj nie martwił. Przechodzimy do kolejnego zdjęcia. Tutaj możemy je sobie delikatnie rozjaśnić. Tutaj możemy też trochę sobie wykorygować balans bieli. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię, kiedy zdjęcia zimowe w górach są takie jednak chłodniejsze, żeby oddać trochę ten klimat. Tutaj znowu w centrum widzimy jak najbardziej pełno detali, bardzo ostry obraz, a na brzegach widać, że ten spadek ostrości, szczególnie tu na końcu, jest już dosyć wyraźny. No ale tak jak mówiłem, w obiektywach szerokokątnych jest to naturalne i tak uważam, że obiektyw całkiem nieźle sobie radzi, jeśli chodzi o ostrość. Mi to nie przeszkadza, że jest tutaj jakiś delikatny spadek. Najważniejsze, żeby centrum kadru było bardzo, bardzo ostre i tutaj tak właśnie jest. Mam jeszcze ostatnie zdjęcie. Tutaj również możemy je sobie trochę rozjaśnić, wyciągnąć detale z cieni, trochę skorygować balans bieli, trochę je wyprostować. To są Śnieżne Kotły, też jedno z ciekawszych miejsc w Karkonoszach do odwiedzenia. No i tutaj również widzimy, że się pojawiły jakieś delikatne bliki, bo słońce było tu już blisko z lewej strony kadru. No ja nie zabrałem ze sobą osłony przeciwsłonecznej, być może gdybym miał założoną tą osłonę, to w ogóle by tych blików nie było, ale są one bardzo niewielkie i no nie będzie żadnego problemu, żeby je sobie tutaj w Lightroomie usunąć. Jeśli chodzi o ostrość obrazu, to tak jak już widzieliśmy wcześniej, w centrum jest bardzo ostro. To jest powiększenie tak naprawdę nawet ponad 100%, to jest 100%. Tych detali jest tutaj mnóstwo.
a na brzegach widać, że ten spadek ostrości się pojawia, ale jest to już tak naprawdę dosłownie na samym brzegu, bo patrząc tutaj odrobinę w lewą stronę, zdjęcie jest dalej ostre. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o jakość obrazu z tego obiektywu. Jeszcze na koniec, tak jak mówiłem, wrzucę Wam obrobione zdjęcia. Ja z jakości tego szkła jestem jak najbardziej zadowolony. Zdjęcia są ostre, pełne detali. Ma niewielką aberrację chromatyczną, ma niewielką dystorsję. Pracuje moim zdaniem bardzo dobrze pod światło, więc do takiej fotografii krajobrazowej uważam, że jakość obrazu jest jak najbardziej dobra. Czas na szybkie podsumowanie. Obiektyw kosztuje 2300 zł. Jego największe zalety to świetna praca pod światło, standardowe mocowanie filtrów, dobra jakość wykonania i całkiem kompaktowa obudowa oraz dobra jakość zdjęć. Wady to brak komunikacji z body. Uważam, że debiut NIST, jeśli chodzi o obiektywy, jest udany i życzę im kolejnych równie dobrych konstrukcji. Na dzisiaj to już wszystko, linki do obiektywu zostawiam Wam w opisie pod tym materiałem, zajrzyjcie na mojego Instagrama, zasubskrybujcie nasz kanał, widzimy się niedługo w kolejnych filmach, do zobaczenia, cześć!